literce O głosu organowego, wyrysowano uśmiechniętą twarz człowieka, który chce nam powiedzieć, jeżeli za 100, za 200, za 300 lat będziecie przeglądać ten rękopis, to tak wyglądałem. W tym filmie dowiecie się o kompozytorze z Gostynia, którego nazywa się bratem bliźniakiem Mozarta. Mozart nic sobie nie robił z konwenansów. Brat bliźniak zdawał się być bardziej powściągliwy. Mozart kochał hulaszczy tryb życia, ale nic nie wiadomo o podobnych skłonnościach bliźniaka. Różnili się niemal wszystkim, poza muzyką. Człowiek z nut.